słaby argument. To jest po prostu nieelegancko. Zgłoszony wyrok w sprawie. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie tu obecnym po rozpoznaniu na rozprawie w dniu dzisiejszym sprawy ze skargi Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska w Warszawie na decyzję Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2015 roku o numerze oznaczonym w przedmiocie dostępu do informacji publicznej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia 25 czerwca 2015 roku o numerze P-020-9/15. Pod wyrokiem widnieją 3 podpisy składu orzekającego w tej sprawie. Bardzo proszę usiąść. Woda motywy, którymi się kierował przy uwzględnieniu skargi stowarzyszenia. Otóż zdaniem sądu w świetle artykułu 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej odmowa udostępnienia przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego informacji w zakresie kwot wynagrodzeń określonych w umowach o dzieło oraz zlecenia zawartych w kwietniu 2014 roku jest wadliwa. Ograniczenie prawa do informacji publicznej przewiduje artykuł 61 ust. 3 Konstytucji, a także artykuł 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ten ostatni artykuł ustawy w ustępie pierwszym odwołuje się do przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych. Natomiast ustęp drugi stanowi, że ograniczenia to ma miejsce ze względu na prywatność osoby fizycznej oraz tajemnicę przedsiębiorcy. Rozważając zastosowanie ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej w oparciu o kryteria wskazane właśnie w artykule 5 ust. 2 ustawy, należy brać pod uwagę istotę wnioskowanej informacji publicznej. W sprawie niniejszej skarżące stowarzyszenie domagało się umów o dzieło i zlecenia zawartych przez organ w kwietniu 2014 roku, zatem informacji o dysponowaniu finansami publicznymi. Osoby fizyczne, zawierając umowy z organami władzy publicznej, muszą liczyć się z tym, że umowy takie stanowią informację publiczną i z tego względu dane w nich umieszczone mogą podlegać udostępnieniu. Takie jest również orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w tym względzie. Sąd podziela stanowisko ujęte w przywołanym przez organ wyroku w USA w Opolu z dnia 15 września 2014 roku o sygnaturze 2 SAOP 447/14, w którym to sąd przyjmuje, że wysokość wynagrodzenia konkretnej osoby fizycznej jako informacja dotycząca jej statusu materialnego mieści się w sferze prywatności osoby fizycznej i korzysta z szerokiej ochrony prawnej co do udostępnienia jej osobom trzecim. Przewidzianej w artykule 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wymaga jednakże podkreślenia, że wysokość wynagrodzenia konkretnej osoby fizycznej jako sfera prywatności podlega ochronie prawnej przewidzianej w artykule 5 ust. 2 ustawy o dostępie w przypadku osób zatrudnionych w charakterze pracownika w sytuacji, gdy osoby te nie pełnią funkcji publicznych. W stosunku pracy zaś nie kreują umowy cywilnoprawne, takie jak umowa o dzieło, umowa zlecenia, a osoby zatrudnione na podstawie tych umów nie są pracownikami. Wyliczenie form, w jakich dochodzi do zawartości stosunku pracowniczego, przewiduje artykuł 2 kodeksu pracy. I stąd ten przepis artykułu 5 ust. 2 ustawy o dostępie nie może dotyczyć wynagrodzeń osób fizycznych zawierającymi z podmiotami władzy publicznej umowę o dzieło czy umowę zlecenia, co w konsekwencji oznacza, że informacje o środkach wydatkowanych na rzecz osób wykonujących usługi dla tego rodzaju podmiotów na podstawie umów cywilnoprawnych są jawne i wysokość tego wynagrodzenia powinna zostać udostępniona. Podanie tego typu informacji urzeczywistnia w pełni kontrolę społeczną nad ponoszonymi przez organy wydatkami skażące. Stowarzyszenie otrzymało jedynie zbiorczą informację, jaką kwotę środków publicznych
i w jakim czasie i na jaki cel wydatkowała. Z punktu widzenia transparentności działań organu dysponującego majątkiem publicznym istotne jest również to, kto i jakie wynagrodzenie pochodzące ze środków publicznych otrzymał. Osoba, kontrahent, który przyjmuje zlecenie publiczne, podlega ocenie publicznej. Dopiero znając wskazane dane, możliwa jest pełna kontrola społeczna nad wydatkowaniem środków publicznych i przeciwdziałaniem nieprawidłowościom. Możliwość kontroli społecznej w tym obszarze sprzyja odpowiedzialności władzy w tych działaniach. Organ ponadto naruszył poza artykułem 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, naruszył także przepisy procesowe poprzez utrzymanie w mocy decyzji w pierwszej, wydanej po raz pierwszy. Tutaj sąd nie podziela stanowiska co do pełnienia funkcji publicznych przez osoby zawierające umowy cywilne. Jak wynika z ustaleń zarówno organu, jak i sądu, nie można nadać im charakteru publicznego. Także ten argument nie był brany pod uwagę przy uwzględnieniu tej skargi. To wszystko w sumie. Dziękuję.